Zaczynamy gorące pytania. Maciej Wolny, witam państwa serdecznie i serdecznie również witam moich i państwa gości, którymi są pani poseł Agnieszka Ścigaj, Polskie Sprawy. Pani poseł, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. I pani poseł Maria Kurowska, Solidarna Polska. Pani poseł, kłaniam się również, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam panią poseł, witam państwa. Witamy również pani poseł. Zaczynamy naszą rozmowę od cytatu. Cytatu z ambasadora Ukrainy w Polsce, Andrija Deszczycy, który na antenie Polsat News odpowiedział na pytanie, czy jest zadowolony z kolektywnych działań państw Europy w zakresie wspierania Ukrainy. No i posłuchajmy, jaka padła odpowiedź z ust pana ambasadora. Możemy już nie potrzebować, jeżeli myślimy takimi kategoriami, że trzeba czas, żeby przygotować infrastrukturę, to możemy się nie doczekać potrzeby przygotowania, bo Rosjanie mogą już wkroczyć na tereny zachodnich państw, może i Polski, i wtedy już nie trzeba będzie nową infrastrukturę formować. Teraz jest decydujący moment. Jesteśmy w trakcie bardzo ważnego wydarzenia, bitwy o Donbas, bitwy o Ukrainę, bitwy o Europę. No właśnie, ta groźba cały czas tego, że Rosja pójdzie dalej, że Rosja się nie zatrzyma, wisi w powietrzu, i to też mam wrażenie, że sprzyja temu, że ta groźba powraca, a sprzyja temu postawa chociażby niektórych państw Europy, państw Zachodu, taka niezdecydowana, ten brak solidarności też w niektórych kwestiach, jak choćby dotyczących węglowodorów, tego, żeby zablokować dostawy węgla czy też ropy w Unii Europejskiej. Pytanie, czy to, ten brak solidarności może doprowadzić do tego, że Rosja rzeczywiście pójdzie dalej, bo chyba jednym z kluczowych pytań dzisiaj jest właśnie pytanie o to, gdzie kończy się apetyt Rosji, gdzie kończy się apetyt Władimira Putina. Pani poseł Agnieszka Ścigaj. Że tego absolutnie nie wiemy, dlatego że jeszcze całkiem niedawno myśleliśmy, że to wszystko, co zrobił Władimir Putin, to od lat, to jest jednak pohukiwanie. Okazuje się, że nie. I zresztą te sygnały dotyczące tego, że apetyt będzie mu rósł, no już mamy od wielu, wielu lat, bo przecież ta wojna w Ukrainie to nie jest początek jego agresji, tylko za każdym razem lekko próbował i patrzył na, jak Zachód zareaguje. Już wielokrotnie o tym mówiłam, że w 2014 roku, jak i później też przy okazji na przykład zestrzelenia samolotu malezyjskich linii i takich różnych sygnałów, które mieliśmy, właściwie Zachód udawał, że sprawy nie widzi, trochę wolał udawać, że sprawy nie widzi, i od tamtej pory te działania, które mówimy na przykład o uniezależnieniu się od Rosji, czy od węglowodorów, czy jakby oddaleniu różnych interesów, które kraje Unii Europy Zachodniej robiły z Rosją, powinno postępować. Natomiast jak widać, nie postępowało. No i tu rzeczywiście w tej przypadku, kiedy wojna jest taka bardzo ostra, agresywna, tuż za naszymi granicami, bo to przecież jest bardzo, bardzo blisko, to dopiero wtedy wszystkie kraje przyjęły jakby zwrotną stosunek do Rosji, i teraz wszyscy się zastanawiają, jak z tego. Oczywiście to nie jest łatwe i to widać, że to nie jest łatwe dla gospodarek, które na przykład energetycznie w 70-80% uzależnione są od dostaw ropy, gazu od Rosji, i Francja, Niemcy, i mamy teraz z tym poważny problem. Natomiast trzeba teraz postawić wszystko na jedną szalę, dlatego że my mówimy o życiu i o bezpieczeństwie całej Unii Europejskiej. W tym momencie pieniądze, bo o tym tak naprawdę się powinno mówić, nie powinny mieć takiego znaczenia jak właśnie nasze życie, bezpieczeństwo granic, i uważam, że rzeczywiście te postępy są, jeśli chodzi o odcięcie się od tych surowców z Rosji, są za wolno. To wszystko trwa wolno, tam giną ludzie, a my się zastanawiamy i liczymy pieniądze. Znaczy my może już my poszliśmy tą drogą jednak i stanowczo w tej chwili się odcinamy, chociaż jeszcze pozostają nam pewne zależności, tak jak na przykład taka, jak widać ostatnio, niechęć do odcięcia się również od gazu LPG, który można było to zrobić w tym momencie. No ale jednak jesteśmy bardziej do przodu niż na przykład Francja czy Niemcy, tak, które cały czas opieszale do tego tematu podchodzą. Więc ja się zgadzam z panem ambasadorem, że tutaj czas ma bardzo duże znaczenie, i z drugiej strony myślę, że te jego słowa były skierowane na po prostu wręcz po pomoc w dostawie
dostawach broni, która pozwoli obronić się Ukrainie. I wszyscy musimy mieć świadomość, że jak Ukraina się obroni, to my będziemy bardziej bezpieczni. Jeżeli no się nie obroni, to nasze bezpieczeństwo naprawdę będzie zagrożone. Bo tutaj też pojawia się ta kwestia, że jeszcze kilka tygodni temu przed atakiem Rosji na Ukrainę, no to taki scenariusz, że Rosja wkracza na terytorium Polski, mógł się komuś wydawać, powiedzmy, że prawdopodobny, ale raczej to wszyscy mieliśmy w jakiejś takiej sferze wydarzeń, które nie będą miały miejsca. Natomiast po 24 lutego no już ten scenariusz stał się zdecydowanie bardziej prawdopodobny i coraz więcej osób zaczęło sobie ten scenariusz wyobrażać w kategoriach, że to się może rzeczywiście ziścić. I tutaj pytanie do pani poseł Marii Kurowskiej, czy rzeczywiście te deklaracje, to zastanawianie się ze strony poszczególnych państw Unii Europejskiej, poszczególnych przywódców działa na korzyść Putina i jak to wpływa również na solidarność europejską, na czy jak świadczy może nie jak wpływa o solidarności właśnie poszczególnych państw Zachodu, pani poseł? Absolutnie to zastanawianie się nie jest korzystne, jeżeli chodzi o działania Putina, ponieważ oczywiście im dłużej się będzie Europa zastanawiać, to Putin będzie wykorzystywał ten czas, posuwał się mocno do przodu, przecież i tak się posuwa, i jeszcze będzie nas wpędzał w taki kozi róg trochę. Natomiast uważam, że powinniśmy jak być Europa, pozostała Europa, która pragnie pokoju, powinniśmy być jak jedna pięść. A więc wszyscy zdecydowanym głosem, wszyscy staniemy razem, wszyscy ten atak odeprzemy. I ten przekaz, aby szedł, aby to było widać. Natomiast takie niezdecydowanie się państw europejskich, dużych państw europejskich, jak Niemcy, jak Francja, myślę, że to po prostu rozzuchwala Putina, bo będzie ciągle szedł do przodu i uśmiechał się z tego, że my naiwni na Zachodzie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że przecież ten konflikt może się przenieść na nasz teren. Ja myślę, że jesteśmy i tak w nie najgorszej sytuacji, gdyż przez te kilka lat rządów Prawa i Sprawiedliwości przynajmniej trochę uruchomiliśmy naszą młodzież i nie tylko, jeżeli chodzi o przygotowanie wojskowe. Jednak Wojska Obrony Terytorialnej, które w tej chwili są w dosyć pokaźnej liczbie, zwłaszcza tutaj na wschodzie kraju, zwłaszcza na Podkarpaciu, z którego jestem i z którego się łączę, jednak dają nam takie trochę poczucie bezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie, żeby to były czasy, gdyby rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em, kiedy cały czas nas zapewniano, że pokój i bezpieczeństwo, że Rosjanie to nasi najlepsi przyjaciele, że nigdy niczego takiego nie może się zdarzyć. No niemal człowiekiem do Nagrody Pokojowej Nobla był tutaj postrzegany i określany Putin. Więc wyobraźmy sobie, żeby nas ta wojna zaskoczyła w takiej sytuacji. Gdybyśmy nie mieli nawet trochę przeszkolonej młodzieży, nasze uzbrojenie też nie posuwałoby się do przodu, ale wręcz do tyłu. No bo przecież nam nie potrzeba, bo nam nikt nie zagraża. Przecież w takiej retoryce żyliśmy. No. Więc Bogu dziękować, że to właśnie trafiło w tym czasie, że jesteśmy chociaż trochę przygotowani. Cały czas tutaj też idą te działania, jeżeli chodzi o sprowadzanie broni, sprowadzanie dobrego sprzętu. Minister Obrony Narodowej czyni szybkie ruchy, aby to zabezpieczyć, bo nikt nie jest bezpieczny. Nikt nie jest bezpieczny w tej chwili w Europie i my jako Polska też nie. No nie daj Boże, żeby się sprawdził scenariusz, który kiedyś przepowiadał pan prezydent Lech Kaczyński. Mamy nadzieję, że nie, ale pokazuje nam ta sytuacja, że zawsze trzeba być zwartym, gotowym, że nie można polegać na słowach, a zwłaszcza na słowach ludzi, którzy rzeczywiście, pani do poseł, tej pory nie dali nam powodu do tego, aby im wierzyć. Rzeczywiście, pani poseł, z Wojsk Obrony Terytorialnej dzisiaj już nikt nie dowcipkuje, nikt się nie śmieje. Wszyscy tak biorą te Wojska Obrony Terytorialnej na poważnie i dostrzegają ich rolę, nie tylko w kontekście bezpieczeństwa militarnego, ale też no, przy innego typu zdarzeniach, sytuacjach, które wymagają dodatkowych środków, dodatkowej pomocy.
to jak najbardziej. Co do polityki rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u, no to ta polityka też wpisywała się znacząco w to, jak funkcjonowała wtedy Unia Europejska, jak funkcjonował Zachód, jak traktowano Rosję, że chciano tą Rosję gdzieś ucywilizować, chciano robić biznesy i poprzez może te związki biznesowe zapewnić sobie bezpieczeństwo. Nie wiem, czy to było naiwne, czy też nie. No widzimy dzisiaj, że na pewno się nie sprawdziło. Ale dodajmy do naszej rozmowy jeszcze jedną wypowiedź. Wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który po wirtualnym spotkaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z przywódcami państw NATO i Unii Europejskiej wypowiadał się w taki oto sposób. Bo na szczęście jest ta świadomość, że jeżeli Rosja będzie miała tutaj sukces, będzie mogła ten sukces odtrąbić i on będzie sukcesem rzeczywistym, realnym, krótko mówiąc, jeżeli odniesie zwycięstwo, to będzie atakowała dalej. Absolutnie nie zaspokoi się tym, co zdobyła na Ukrainie, absolutnie nie zaspokoi swoich imperialnych ambicji, w ten sposób będzie atakowała prawdopodobnie kolejne kraje i oczywiście społeczność międzynarodowa absolutnie zgodzić się na to nie może. Społeczność międzynarodowa zgodzić się na to nie może, tak mówi prezydent Andrzej Duda. Też ta wypowiedź wpisuje się w początek naszej rozmowy i pytanie do pani poseł Agnieszki Ścigaj. W tym kontekście, czy rzeczywiście świat Zachodu przejrzał na oczy, czy rzeczywiście dostrzega dla siebie również, nie tylko dla Ukrainy czy Polski, to zagrożenie płynące ze strony Rosji, z tych imperialistycznych zapędów? Ja mam nadzieję, że tak, dlatego że to nie jest tak, że my tutaj tylko jedyni byliśmy tacy sprawiedliwi, bo my też popełnialiśmy błędów wiele, jeśli chodzi o tą politykę. Myślę, że cały świat naiwnie podchodził do tej współpracy, nazwijmy to, na różnych poziomach z Rosją i każdy mógłby sobie z państwem coś postawić do jakby do zarzucenia w tej kwestii. Teraz widać mocny zwrot, aczkolwiek też jeszcze nie do końca taki, jak powinien być. Pamiętam, jak już po 2014 roku, jak byłam w parlamencie, jak wielokrotnie mówiliśmy o tym, co świat może zrobić, jak Putin poszedł w aneksji Krymu. No na przykład od tamtej pory nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o Radę Bezpieczeństwa ONZ. Cały czas Rosja, która była agresorem, prowadziła czynne wojny na różnych frontach. Ona była stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. I w tej chwili to jakby dla mnie ta organizacja w tym momencie już trochę traci sens, jaką też bardzo mało widać, jeśli chodzi o obecną aktywność w Ukrainie. Przecież to jest właśnie porozumienie narodu, które miało przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo i pokój na świecie. I jakby tutaj tej organizacji nie widać, więc widać, że w tym momencie nie tylko sama refleksja poszczególnych państw, ale w ogóle przebudowanie pewnych struktur i organizowania się świata wobec takich autorytarnych agresorów, jakim jest Rosja. Tego od nas chyba ta wojna będzie wymagała i myślę, że tutaj te prace powinny postępować szybciej. Wiadomo, że przywódcy państw skupiają się w tej chwili teraz doraźnie na zabezpieczeniu, na stworzeniu bezpieczeństwa i na ratowaniu życia Ukraińców i to jest dobrze, bo jakby to jest priorytet, ale w tym momencie myślę, że już dyskusja odnośnie od nowego porządku bezpieczeństwa świata i zasadności funkcjonowania albo też efektywności funkcjonowania struktur międzynarodowych, które miały sprawnie reagować w przypadku takich konfliktów, powinno poddane być poważnej międzynarodowej refleksji. I mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Ja oczywiście nie jestem specjalistą od geopolityki, ale patrząc z perspektywy nawet przeciętnego obywatela czy polityka, który obserwuje ten świat, no to widać, że tych błędów na arenie międzynarodowej zostało popełnionych mnóstwo. Wszyscy pomyśleli, że Rosja się zmieniła, natomiast jak widać, to nie tylko sam Putin się nie zmienił, ale po prostu naród rosyjski, to z przykrością stwierdzam, naród rosyjski, który jakby cały czas, no niestety, stoi za autorytarnym rządem agresywnym rządem swojego władcy i to trzeba brać poważnie pod refleksję, patrząc na historię, patrząc na to, co się dzieje i widzimy, że rzeczywiście lata świetne przed nami i może na razie nie skupiałabym się na zmianie mentalności Rosjan, bo to chyba nam nie wyjdzie, skoro do tej pory nie wyszło. Natomiast na ułożeniu bezpieczeństwa i porządku nowych organizacji na świecie, tak aby zapewnić ludziom, którzy chcą żyć w demokratycznych, spokojnych państwach. Pytanie, czy te sojusze, czy te państwa rzeczywiście zmienią swoją postawę wobec tego, co dzieje się obecnie? Czy to coś, czegoś nas wszystkich nauczy, pani poseł Maria Kurowska? Czy wierzy pani, że Rosja już nie ma takiego powrotu do tego, do tej polityki sprzed wojny? Myślę, że długo musi Rosja pracować na to, aby wrócić do tej polityki sprzed wojny, jeżeli ten konflikt się zakończy, jeżeli z niego
wyjdzie i też zadośćuczyni temu narodowi, który tak bardzo skrzywdziła. Bo przecież te zniszczenia, które są na Ukrainie, to są potężne zniszczenia i myślę, że tutaj po to zbierane są dowody przestępstw, zarówno w sferze ludzi, mordowania ludzi, jak i materialne, aby kiedyś no, te odszkodowania z Rosji przyszły do Ukrainy. Ale to jest czas też, kiedy przede wszystkim Zachód musi zmądrzeć. I oby tak wiedzieć... było, pani poseł. Na razie stawiamy przecinek. Za chwilkę wrócimy ponownie na antenę telewizji w Polsce.pl. Pani poseł Maria Kurowska, pani poseł Agnieszka Ścigaj razem ze mną również do państwa wrócą. Zachęcam do pozostania z nami.